Aktor zmarł niespodziewanie, taką informację przekazała mediom pogrążona w żałobie rodzina. Setki tysięcy widzów nie mogą pogodzić się z tak wielką stratą. Za życia, mężczyzna zdążył wystąpić w ponad 150 filmach, z których wiele przeszło do ścisłej klasyki filmowej. Nie żyje znamienity aktor, który wcielił się w niezliczoną ilość niezapomnianych postaci. Michel Pizzoli ma na swoim koncie ponad 150 ról filmowych, które przez lata kształtowały gusta filmowe widzów na całym świecie. Francuz zmarł w wieku 94 lat, a informacja o jego śmierci napłynęła od zdruzgotanej rodziny. Nie żyje wybitny aktor. Zagrał w ponad 150 filmach Michel Pizzoli zmarł dokładnie 12 maja, jednak wiadomość o jego śmierci wypłynęła do mediów zaledwie w ciągu kilku ostatnich godzin. Rodzina poinformowała, że aktor odszedł w otoczeniu żony i dzieci. Jak podaje Gazeta Wyborcza, przyczyną śmierci najprawdopodobniej był wylew. Pizzoli rozpoczął swoją przygodę z kinematografią w 1994 roku. Początkowo był obsadzany w mało znaczących rolach drugoplanowych w teatrze i produkcjach telewizyjnych. Prawdziwy przełom przyniosła mu rola w Śmierci w ogrodzie Luisa Bunuela z 1956 roku. Dwukropek na swoją pierwszą główną rolę musiał czekać do 1963 roku i filmu Propaganda. Wówczas u jego boku wystąpiła jedna z największych piękności w historii kina, Brigitte Bardot. Dokładnie 10 lat później wystąpił w najbardziej kontrowersyjnym filmie ówczesnych czasów, Wielkim Żarciu. Dwa. Krytycy filmowi jako ostatnią produkcję, w której zapisał się złotymi zgłoskami, wskazują Habemus Papam z 2011 roku. Jest to film, który przedstawia historię nowo wybranego papieża, odwlekającego wejście na tron Piotrowy. Duchowny ucieka z Watykanu, aby oddalić się od Kościoła. Warto nadmienić, że w tym filmie u boku Pizzoliego pojawił się dobrze znany polskim widzom Jerzy Stuchr, który wcielił się w postać rzecznika Stolicy Apostolskiej. Źródło: TVN24/Gazeta Wyborcza.